Siemanko, siemanko, jestem Wertes i witajcie w Minecrafcie! Stwierdziłem, że a kurczę, trzeba tutaj nagrać Minecrafta na główny kanał, a co się będziemy? I właśnie to robię, nagrywam Minecrafta, to jest. Słuchajcie, mam tutaj parę informacji do przekazania, jeśli chodzi o Minecrafta i te inne tematy. Także zacznijmy od tego, że lecimy z seryjką Minecraftową. Przede wszystkim chcę zobaczyć, jak tutaj na tym kanale się przyjmie Minecraft po takiej przerwie. I z faktem, że mam kanał Minecraftowy, na którym już od jakiegoś dłuższego czasu nic nie robię, to taki będzie fajny teścik. Na kanał Minecraftowy również planuję tutaj powrócić z filmami, tak od razu powiem. I przy okazji sobie sprawdzę, który kanał będzie lepiej cisnął w Minecraft. Tak. I wtedy sobie wszystko ładnie poplanujemy, żeby różne rzeczy były rozbite tak lepiej na dwa kanały, co się lepiej przyjmuje tam, co się lepiej przyjmuje tutaj. Zobaczymy i na pewno będzie fajnie, także tutaj taka rozkminka poszła. No i też dzięki temu, że tutaj Minecraft wleci, to trochę więcej się na kanale oczywiście będzie działo. Ta jest, bo ostatnio w sumie Forest, Slime i Cesik, to coś tutaj się przyda. I innego, chociaż tutaj wait, bo Who's Your Daddy nagrałem, to będzie... Dobra. No, zaczyna się dziać troszeczkę więcej niż się działo, także elegancko. Dobra, co jeszcze chciałem powiedzieć? Seryjkę tutaj, którą teraz zaczynam, to gramy na serwerze vertes.ity, tak, była zmiana IP, teraz to jest vertes.ity, polecam zmienić IP na takie, nie żadne inne vertes.ity, ewentualnie brodaci.net, bo tutaj to jest ten sam serwer, ale vertes.ity, to jest bardzo ważne, żeby pod te IP wbijać, to wtedy gracie tutaj. Jesteśmy na 1.8 wersji, bo 1.8 jest the best, tak to powiem. I co tutaj jeszcze mogę powiedzieć więcej mogę powiedzieć to, że nie będę na pewno chciał tutaj sam grać, także sobie tutaj ludzi z Discorda będziemy brali na odcinki i będzie się na pewno coś działo. I nie mogę gadać ze słuchawkami całymi zamkniętymi, bo się nie słyszę i jest dziwnie. Mam vanisha, nie zabiorę. Także no. Powiedziałem co nieco, jest nocka, shadery mam odpalone, ale są fajne shadery, wszystko widzę, ponieważ mam vanisha i tak zaraz będę wszystko widział, jak będę nawet bez vanisha, bo mam admina, dlatego lecimy najpierw RTP, gdzieś w jakieś miejsce, gymy 0, żeby mieć survival i wyjdźmy z fałki. Zrobiło się ciemno, ale to na spokojnie, za niedługo zrobi się jasno, na przykład teraz jak wcisnę przycisk, o, już mi się zrobiło jasno w grze nawet. Nie wiem czemu tak, ale tak jest, także administracja, słuchajcie, ma jasno, a jeśli wszyscy też mają jasno, to w sumie spoko, bo można normalnie na szyderkach w nocy tutaj ciskać. PS Info, nie znaleziono działki, no i proszę bardzo, idealnie mogę sobie tutaj pierwsze drzewo skopać. O, i mam drwala odpalonego na dzień dobry. No to jeszcze lepiej, kurczę. Tak, questik wykonany i możemy cisnąć. Ta jest. Proszę. O, ale to mi się podoba. Słuchajcie, zmiana też skina. Mam też taki skin. Go miałem na innym koncie, ale stwierdziłem, że jest na tyle fajny, że sobie go dam na główne konto i na pewno będzie fajnie, bo ten skinek już zrobiłem. No już, oj, już trochę minęło zanim go zrobiłem, ale tak nie wprowadzałem, bo miałem takie pewne plany, ale nie doszło do tych planów, dlatego już mam teraz. Tak powiem. Dobra, słuchajcie, jak ja mogę sobie tak drewno ścinać, ono mi się od razu teleportuje do ekwipunku. Siekiera oczywiście się psuje tak samo szybko, jakbyśmy normalnie tyle kopali. Także zaraz pewnie mi padnie. Ale ja będę miał tutaj dużo drewna. To jest, drewno jest bardzo potrzebne do wszystkiego, do budowania, do przepalania, do robienia itemków. Także wiecie, będzie dobrze tutaj. Aj kurde, zarąbiście, ile mi ta siekiera wytrzyma? Nie wiem, ale na pewno tutaj lasu nie ma. To jest ultra wygodne, jeśli chce się właśnie wykarczować taki las, żeby się na przykład wybudować. Także o, widzicie, dobra, dwa staczki tutaj pełne poleciały, proszę bardzo. Elegancko, czego chcieć tutaj więcej? Wszystko jest git. Mamy crafting, mogę sobie zaraz zrobić drugą siekierkę, a mogę być nawet jeszcze lepszy. O, tam ktoś chyba się wybudował, a mam tutaj. Mam zooma pod Optifine'em, pod C, dobrze, sprawdźmy, bo tutaj co się dzieje. Ej, ja mam jeszcze flya na dodatek. Dobra, już wyłączyłem flya. Jak widzicie, nie cheatowane było, także gites. Bo wiecie, mogłem sobie zawsze gdzieś polecieć. Okej, to jednak nie był kabel, to był gravel. Gravel nas tutaj zaatakował. Tak, takie rzeczy. O, i od razu uprzedzam pytania. Trollowanie zapewne będzie za jakiś czas. Podglądanie graczy również planuję, żeby było.
A jeśli macie jakieś inne rzeczy, które chcielibyście, żebym nagrał tutaj na serwerku, bądź w ogóle w Minecrafcie, to proponujcie jak najbardziej w komentarzach. Ja tutaj komentarze przeglądam jak najbardziej. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, to jest, pewnie SG się tutaj pojawi. Jeśli chcecie, żebym nagrywał SG, to ja potrzebuję serwera, który ma SG, nie Blitz SG, tylko SG. O, i wtedy ja bardzo chętnie będę takie SG nagrywał, jak będzie serwer, a nawet kurde, a często będę nagrywał. Latająca trawa! O nie, nie mogę jej naprawić całej. Come on, co się wydarzyło? Nie wiem, ale wiem jedno, coś mi brzęczy w słuchawkach w Minecrafcie. Mam jakieś przebicie. Ciekawa sprawa, ciekawa. Ale mówi się trudno. Dobra, bo ja, słuchajcie, nie mam zbytnio staminy. Tak latałem, tak kozaczyłem. Tutaj zombiaczki wyleciały. A my potrzebujemy tutaj zrobić piesek. Bo jedzonko sobie ogarnąłem przed odcinkiem. Nie z game moda, bo to jest moje drugie podejście do nagrywki, bo pierwsze było takie trochę zmulone, bo to w inny dzień nagrywałem i taka jakaś zmuła, bo to stwierdziłem. Nie, tak nie będzie. Halo, ja się nie zgadzam, ja to wywalam, nagrajmy to jeszcze raz. Tylko sobie zostawię jakieś takie itemki fajniejsze. A, że polowałem tutaj na świnki, a, że potworki, mobki się zbytnio nie lubią z powrotem respić, to sobie zostawiłem. O. I mam wenter czeście. Przy okazji jakieś dwa diamenty, co tutaj gdzieś poleciały z randoma, też sobie zachowałem. Dobra, jesteśmy sobie ładnie pod ziemią. Dobra, wykopmy kobla. Ja sobie zrobię ultra hiper elegancki piecyk. Dobra, jest dziewiątka, no to myk. Proszę bardzo, robimy piecyk. Tylko teraz się pojawił problem taki, że no nie mam węgla, ale to sobie poradzę. Czekajcie, ender chest, wyciągamy, niech będą chickeny i przepalmy dechami. Czekaj, wait, czemu ja crafting otworzyłem? Tutaj, goddamy, co się wydarzyło w ogóle, halo. Dzikie sprawy, mógłbym sobie od razu przetopić iron ora, tylko to bym musiał się gdzieś zatrzymać na dłużej, a nie planuję się tutaj zatrzymywać. Chcę gdzieś tutaj pobiegać, porobić rzeczy i być happy. Dobra, pierwszy kurak. Proszę bardzo, zjedzony pierwszy kurek. Idealnie drugi kurek do zjedzenia. O, i w sumie nie powinienem teraz jeść trzeciego kuraka, ale to nic, ja go zjem. Ja mu pokażę, że to go czeka tutaj. Myk! Dobra, to niech się nam przepala dalej. Właśnie, siekierkę sobie zrobimy. Tylko potrzebuję tyle tego. Okej, okay, nice. A w sumie, czemu marnuję tutaj? Myk, niech sobie siedzi w staku. Dobra, to przeróbmy sobie na dechy. Ja tutaj robię tak. Robimy myk. I mam siekierkę elegancko. Dobra, i teraz możemy sobie crafting tutaj stąd zabrać. Idealnie. Jedzonko jakieś na chwilę mamy. Super. Dobra. Wydarzyła się rzecz w świecie minecraftowym, którą zapowiadałem u mnie na Discordzie. Nie robiłem o tym filmu, ja po prostu tam na Discordzie moim pisałem, jak jeśli kogoś nie ma na Discordzie, zapraszam i nie wyłączajcie pingów, bo my często pingujemy jak są live'y, a to jest bardzo ważna sprawa. No, to na Discordzie pisałem, że Hive MC, serwer, na którym nagrywałem kiedyś Detrana, Grawitację, Bedwarsy nagrywałem tam bardzo dużo. Znaczy w sumie większość odcinków to były Bedwarsów, to było z tamtego serwera. Już nie działa. Już się wyłączyli, stwierdzili. Mało graczy na wersji Java gra. Wiecie, Java, jak to woli wymawiać, tak wolę powiedzieć, takie dwie opcje. I się wynieśli. I już nie będzie Detrana, nie będzie tego i owego. To tak od razu chciałem wspomnieć. Chyba, że na Bedrocku zostali, bo oni na Bedrocku dalej mają ten swój serwerek, tylko po prostu się z Java wynieśli. Zobaczymy, będę mógł oblukać. Mam taką wersję, można sprawdzać. Tak, ta jest. No, co jeszcze ze świata Minecraftowego? Nic, czekam na nowy update gry. Nie chcę w snapshoty grać, czekam na nowy update, bo chcę zobaczyć te jaskinie. Ale widziałem po zdjęciach już na necie, że te jaskinie wyglądają jak taki makaron. Także śmieszna sprawa. Się obluka. Coś widziałem, ale nie widzę, nieważne. Tak, mam zmniejszony render distance, z tego powodu, że serwer i tak ma ograniczony render distance, a jak mam na maksa odpalony, to wtedy widać jakieś doniczki latające. Takie po ekranie, gdzieś tam daleko. I to strasznie mnie triggeruje zawsze. To sobie zmniejszyłem render distance, jest spoko. Tak uważam. Dobra, co to za miejsce, w sumie mam siekierkę. Mogę sobie trochę zluzować widoku tutaj. Dawaj mnie to drewno, to jest inne drewno. To też jest inne drewno, jakie mam.
Całe zapasy! Całe zapasy. Trochę wody, ale to wygląda jakby tutaj ktoś atomówkę spuścił i tak to miejsce wygląda. Myślałem, że jakieś takie spoko będzie do zamieszkania. Aczkolwiek jakby tutaj wyrównać terenik. Mieć taki domek schowany w tym miejscu. Nie jest źle, nie jest źle. Szczerze. Tylko ten domek by... Dobra, musiałby być malutki. Jakbym chciał tutaj sobie robić, ewentualnie w tym miejscu. I już to widzę, że to by wyglądało strasznie podobnie jak w kilku moich seriach. To nie. To nie. Ale wiecie co, miejsce was mogę, ja sobie to zapiszę. Set home 1. O! Pany! What the hell is going on? Może tak, set home? O co tu chodzi? Halo! Nowości dziwne, jakieś wejścia! What the hell? Dobrze. Tego nie przemyślałem. Home. O, prawidłowo utworzyłeś dom o nazwie Home. Aha, tam dobrze też ustawiałem. Ty, co to mi się za menu otwiera jakieś? Jak pisze Home? O, i teraz mi się dobrze ustawia. Ty, coś zrębałem. Okej, okay, działa, działa. Halo, halo. Widzicie, jak ja tutaj dawno w survivalu nie grałem na tym serwerze i się wszystko okazało tutaj. Ta jest, ale dobrze. Fajnie, że mam jakąś tutaj miejscóweczkę. To mi się podoba. Przejdźmy dalej, bo zawsze może się znaleźć coś lepszego. Tamto to nie ukrywam, no nie jest jakieś rewelacyjne, jest po prostu takie okej, okay, ale tutaj już mi się na przykład bardziej podoba. W tej dziurce. Dziurce. Ledziuka. Chodźmy na dół. Bo tutaj też coś ciekawego nam się utworzyło w terenie. Szkoda, że nie jest od góry zamknięte, ale to zawsze można naprawić. I taki widoczek tutaj jest, takie zejście na dół na mapy. Na mapie. Kurde, kojarzycie może starożytną Ukrainę pierwszy sezon, u mnie na kanale? Tam, gdzie budowałem taki domek, który później piczuł po prostu, jak wziął go, normalnie stuningował, to wow, kurde, co to się wtedy wyprawiało? To taka miejscowa była idealna, były po prostu takie fajne góry, można było wkitrać, kurde, taki zarąbisty dom. Tak w tamtej dziurze, na górze można było kminić rzeczy. Czy tam ogólnie więcej bym zrobił w tamtym miejscu, gdyby nie fakt, że graliśmy faktycznie multiplayer. Trochę było ciasno. No, ale tak, taka właśnie miejscowa, w takim stylu, to moje ulubione takie są miejscóweczki, bo to można tam fajnie pokminić. Z reguły jak czegoś szukałem, to właśnie na podstawie tamtego miejsca. Naprawdę było, kozak. Dobra. Ścinamy! To jest! Alright! Proszę mi to widoku więcej zapodać. Tu już mamy zmianę kolorystyczną. To też jest fajne. Co set home home damy tutaj? Bo tam mam jeden, tutaj mam home. Dobra. Zobaczę, ogarnę kogoś na odcinek kolejny. Zobaczymy jak będzie ekipka wyglądała w przyszłym odcinku. I zadecydujemy. Pokażę moje propozycje. Chociaż tam to pierwsza propozycja to będzie za ciasna, jakby parę osób grać, jeżeli tutaj coś sobie znajdziemy, a tak ewentualnie jeszcze szukam dalej. Bo to naprawdę ciekawe tereny, kurde, są. Tu też naturalna woda. Co nie? A dzień dobry, co tu się wyprawia? Hop, hop. Sołdynie. O, zaraz mi się jedzenie skończy. Znaczy, jedzenie. No, jedzenie też, sprint mi się zaraz skończy. Jakaś jaskinia. Kurde, jak ja dawno muzyki z Minecrafta nie słyszałem. Ja sobie odpaliłem tak, żeby coś tam brzdękało w tle. Coś tam sobie brzdęka. Tutaj też jest kozak. Myk. Myk. To się okaże, że tam przed mi kółeczko zrobiłem. No jasne, że tak zrobiłem, bo to ta woda, o której mówiłem. No ale nic, no tutaj jest fajnie. Zobaczymy. Set home. Jeden. O, dobra, nadpisałem tamten pierwszy. To będzie do fajnej rozkminki. Trochę to dziurawe trzeba będzie tutaj połatać. Ale są krowy, będzie można je rozmnożyć. Wiecie o co chodzi. Będzie koksu. Myk. Przepalaj się, kolego. No chyba, że ktoś z was mi podwali ten teren, to sobie znajdziemy inny. Tak to się robi. Tak to się robi. To jest wiecie... Wstępne miejsce. Dawaj. Gimme this. I need this.
This. Dobrze. Nie ma co marnować drewna, za mało na mapie. A węgla to nikt nigdy nie potrzebuje w takich ilościach, halo. Dobra. Jeszcze dalej, o kurde. Dobra. Jak chcesz się bić, to zapraszam. Okej, okay, chodźmy, tam już się pewnie większość przepaliła, ale mogę podmienić. Jeszcze mogę podmienić drewno. Jeszcze mogę podmienić. O, nie zdążyło się przepalić, albo się zdążyło, nie wiem. Zjedzmy. Myk. Myk, jest. Dobrze. No i to lubię. Dobra, ale ja bym tutaj zaproponował opcję numer... A, albo nie zaproponuję, bo chciałem drugi piecyk zrobić, żeby to się przepalało, ja tutaj zrobię piec. A, w sumie dawaj. Dawaj. Wykopiemy, zrobimy pieca i nam się iron niech przepala i będę miał rzeczy. Dobra. Myk. A więcej wykopałem niż chciałem. Dobra, wedaj połowę tego, co? Myk, myk. Okej, okay. I się przepala, idealnie. Idealnie, picobello. No, to ten. To ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli ten odcinek wam się podobał, chcecie Minecraft na kanale, to wiecie, łapka w górę. To jest, a do łapeczki w górę, komentarz. Koniecznie zostawcie komentarz. Jeśli chcecie być spoko ziomkami i podbijać moje zasięgi, to pamiętajcie, żeby codziennie wbijać na mój kanał, ale z poziomu Google'a. Wpisujecie w Google'ach Vertez i wchodzicie z Google'a po prostu na mój kanał. To jest taki protip. Mam nadzieję, że ktokolwiek zacznie tak robić i to jest z YouTube'a, żeby wpisywać Vertez, żeby nie szukać na głównej stronie, bo możliwe, że już za kilka dni się tam przestanę pokazywać. Tylko po prostu w wyszukiwarkę Vertez, wchodzicie na kanał i myk w najnowszy film. To jest. Dobra, takie protipy na koniec, jeśli dotrwaliście do końca, to napiszcie komentarz, dotrwałem do końca i wiem, nie, i znam protipy, o, tak będzie git, dobra. I to ja kończę, na razie, cześć, jojo!